Cześć, witam Was bardzo serdecznie przy The Long Dark, naszej kuchennej podróży. Zawsze muszę myśleć, żeby powiedzieć, że w kuchennej podróży, bo mi się przypomina, że w kartografie. Tylko tak mi gdzieś się wyryło w pamięci tych kartograf. Dobra, no jak widzicie, już pozbierałam tutaj jelita. No ale trochę ciężko jest z tym wszystkim tutaj, bo nic nie jest gotowe. Ja mam teraz zrobić. No nic, no idziemy dalej. No właśnie, nie możemy, Willy. Zabieramy to. Nie. Zabieramy to wszystko, co jest nam potrzebne. Te patyki. Nie ma w ogóle jakieś groty. Nie bardzo, czekaj, zobaczmy jeszcze, ile mamy zapałek. Sporo. Tu widzę, jest ok. Może mało węgla, ale już wychodzimy stąd, to nie będzie nam potrzeba. Tutaj ubrania nasze dalej są zepsute. Ja tylko spodnie tutaj naprawiłam, ale Will też tam chciał zepsuć jeszcze tkaninę po drodze. Okej, czy jestem głodna w ogóle? Możemy zjeść najbardziej. Okej, nie będziemy już pachnieć, bo jelita też mamy suche już. Dobra, czy ja chcę paliwo zabrać? Zostawmy to. Bezpieczniki, a tam jakieś się pewnie znajdą. Nie będę ich taszczyć. Tu by trzeba było coś załadować, nie? To tak rozładuję, żeby nie trzeba było zbierać łusek. Tak, można też szybko zrobić. Później sobie załadować i łuski już mamy. A będziemy musieli się tym niestety posługiwać. Chyba zostawię swój karabin tutaj. Bo jest ciężki, a nie mamy za bardzo jak się nim obronić. No wiadomo, trzy wilki mogłabym jeszcze tutaj nim upolować albo coś tam innego. Ale dobra, pełno mamy tego wszystkiego. Będzie mi lżej. Zostawimy to. Panie karabinie. Nasz karabin, jakby go tam nazwać. Zabójca łosi i niedźwiedzi. Zostanie tutaj. Czekajcie, ale może jeszcze załaduję. Aha, już zgasiły, co? Tak, aż tylko dwie ręce, niestety. Okej. Okay. Teraz zapalaj z powrotem. Dobra, i teraz wyrzucimy. Zostawimy, bo nie mam za wiele pocisków i naboi do tego. Będziemy używać łuku i rewolweru, ale łuk też. No, bo ja mogłabym sobie grotę zrobić, nie? Żeby czuć się bezpiecznie, ale rewolwerem teraz będziemy się posługiwać. Miejmy nadzieję. Dobra, bo już wszystko mamy. Jeszcze sprawdzę, bo jak już stąd wyjdziemy, to już później się nie wrócę. Tu jest w porządku, ubrania, to wiadomo. Mogłabym w sumie jeszcze rękawiczki naprawić. No tak, zabieramy mąkę, zabieramy to. Okej, okay. Ciastka jeszcze są, jakby co? No niestety już wszystko zjadą. Okej, okay, to użyjmy tego. No tu już jest jasno, co tu w piwnicy. Okej, okay, załadujmy sobie. No i nic nie wypada teraz, bo jak mamy puste, to trzeba zbierać. No ale zawsze można, jak tutaj Will pakuje, to można sobie z ziemi zbierać i się nie wystrzeli przez przypadek. Ach. Kruki nas witają. Dzień dobry. Dobra, idziemy. No ja dokładnie nie wiem, gdzie to jest. Będziemy troszkę tak błądzić i szukać. O, widzę, tam jakieś dęby są. Może podbieramy. Już chyba byłam. W sumie ja nie przeszukiwałam nigdy tego. A tutaj też można coś znaleźć. Czasami. Może nic. Może to tylko takie tu jest. A jednak coś można. Okej, fajny koszyczek. Byś sobie zabrał. Uwiązał tutaj tymi żyłkami. Możemy ciągnąć.
Jakoś by to było, nie? Na zawsze, na razie nas nie stać. No właśnie, zabrałam te patyki. Bo ja już nie wiem. Dobra, wszystko jest. Będziemy robić, no właśnie. Chciałabym też mieć tą kurtkę z łosia. Ach, hej, panie Wilczku. Nic mi tutaj już z plecaka nie pachnie, niestety. Nie wyczujesz mnie tak łatwo. Dobra, gdzieś musimy tutaj znaleźć jakieś przejście. I jeśli się nam uda, bo jakoś trafimy tam tą szybszą drogą. Bo tu już tak, no, mielibyśmy jeszcze tutaj coś do zrobienia. Na przykład tam jeszcze te chatki rybackie czy coś połowić. Akurat teraz już mamy żyłkę i możemy coś tam, jakieś rybeńki posmakować. No dobra. Czy ja chcę tutaj robić? Może pozbierajmy, bo do tych potraw może nam być potrzebne. Tutaj teraz. No właśnie, młot bym mogła zabrać. Ale może znajdziemy gdzieś tam jeszcze. Młot nie jest taki rzadki, żeby dało się go znaleźć. Nie spodziewałam się, że będziemy mieć tutaj lotnisko od razu przygotowane. O, tu jeszcze jest. Czekałam, gdzie to miejsce. Dobra, troszkę żołędzi. Jakiś jeden chlebek by tam już było. No właśnie. Z rewolwerem to lepiej może schować, jak zbiera się patyki, bo to mi wystrzeli. Nie, już mi zimno. Nie widziałam tam Will. Okej, okay, dobra. Tu mam zawsze stracha, że się nie nagrywa. No dobra, tu wygląda, jakby można było coś podziałać chyba. Pełno tu dębów. W sumie dobrze. Fajnie mieć zapas na kabusie. Bo już tą taką firmową, powiedzmy. To już się nam powoli kończy, ja dużo tego piję. Niesamowite, Will, coś. Z ostatnimi czasy tutaj idzie ta kawa. Kiedyś to miałam pełno kawy. Rzadko piłam. No dobra, ale musimy tu jakoś znaleźć. Może łuk wyciągnę, łuk jest bezpieczny. A zawsze to jest obrona. Nie mam też wody, ale to nic, bo tak wtedy będzie nam zimno i będziemy mogli się zatrzymać. Will, zbieramy patyki. Miejmy nadzieję, że znajdę tu tą ścieżkę jakoś. To może jakieś jaskinie by się znalazły? To nie? Może nie. Dobra, patyki zbieramy, Will, bo jak zwykle nam jest zimno. Jeszcze, ale przyjdzie czas, że będziemy, że będzie nam gorąco. Nie będzie trzeba się martwić tak bardzo, chociaż no w śnieżycy to wiadomo. Okej, tu wygląda, jakby się coś latało. Niby idziemy tak tutaj po przekątnej od lotniska, ale no gdzieś nas prowadzi. To może akurat dobrze. Bo to powinno być w tym kierunku gdzieś, no ale... Okej, patyki, już nam jest zimno. Nothing to drink. Okej. No wiem, Will, nie mamy wody. Ale mamy garnki, mamy patyki. Co się zrobi? Ja chcę iść tutaj rzeką. Tak średnio. Ale możemy zerknąć, ja tu nigdy nie byłam. Też może tak chodziłam, wiecie, tylko że nie pamiętam. Nie, zabieraj. Widzicie, już bym 3 razy wystrzeliła. Nie wiem, czy trzeba iść tam górą, może jest jakieś przejście, zobaczymy. No bo tu nie wygląda, żeby było, ale może jakiś taki przesmyk będzie. Ciekawe. Ciekawe, gdybym szła tą drogą, gdzie by mnie to wyprowadziło. No zawsze fajnie wiedzieć, gdzie można, bo złą pogodę to jest idealny drogowskaz. Żeby się nie zgubić.
No ale mi to nawet nie może nie pomóc za bardzo. Nic tu nie żyje w ogóle. Te puszki trochę. Nikt nie zna tego przejścia. Nie no. Ktoś już odnalazł, bo bym nie wiedziała, że istnieje. Bo jeszcze tutaj nie zwiedzałam. Idziemy tak trochę na ślepo, ale to jak zawsze. Zobaczmy. Dobra, no przydałoby się już chyba gdzieś tutaj zrobić jakieś ognisko. Ale jeszcze sobie może tam podejdę. No i co fajnego, mamy ładny dzień. W końcu się wybrałam w ładny dzień. Jakieś przejście. O, to może tutaj. Jakaś brama jest. A sprawdzimy tak jeszcze. O, nie będziemy sobie przechodzić. Specjalnie dla nas to jest robione. O, jakiś tam znak jest. I tu jest zaraz droga? Bo to by było dobry wskaźnik. O, zobaczcie. Widzicie, tą drogą tam, to pewnie przejdziemy tam nie do tego domku, gdzie byliśmy. Okej, ja poszłam tamtędy. No to dobrze wiedzieć. Trzeba przejść się przy znaku, dobra. Tam jest wodospad. Tam, gdzie ten jeleń był. Aha, wilki wyją. Dobra, ale jeszcze tam nie chce ci się tak pić. Wiadomo, tutaj najgorzej jest, gdy nam jest zimno, wtedy najwięcej zdrowia tracimy. Ale jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Nie zginiesz, jeszcze masz powyżej połowę, to nie jest źle. Nie wiem w sumie, czy tu żyją jakieś wilki, coś tam słychać, ale nie za bardzo widać. Żadnych jelonków w ogóle. Wszystkie poszły na jezioro ramienne. Ten króliczek? Nie, tylko trawa chyba. O, może? Czekajcie. Nie, trawa. W sumie zawsze mi się podobała ta złota trawa tutaj. A tu przecież jest droga. No nie, no to... To nie. To nie tędy. Nie. A może trzeba iść z tą rzeką tam. Nie, to nie miał być taki skrót. To nie jest skrót. Chyba, że tędy. Chyba w górę. Chyba nie. Dobra. To nie tędy, bo tu jest droga. Drogą nie chcemy iść. Nie szukamy tajnych skrótów. No to nic. Ten łuk taki mało ważny jak na razie, ale może zyska znaczenie za chwilę, jak znajdziemy. To nie w tą stronę. Musimy iść tak. No mam nadzieję, że nie będę tutaj błądzić. Ale akurat mamy dobrą pogodę, to jest dobrze. Żebyśmy mieli trochę szczęścia jeszcze i trafili. No i fajnie. No, tośmy trafili. Ktoś tu mówi, że mam ładną pogodę, tak? O nie. Dlaczego znowu to się stało? Okej, może tak znajdziemy. Nie wiem za bardzo. Gdzie się trzymać tutaj? No teraz nic nie widzimy. No niestety, nie udało mi się. Pewnie by tu się coś znalazło, to nie? A z tego raczej nie znajdziemy tego bunkra tutaj. Nie powinien przynajmniej się móc namierzyć. Bo ja wiem, gdzie tak mniej więcej jest ten bunkier. Byliśmy już tam troszkę, ale... jak to się zmieniało tak? Już mi się zapomina, jak to zmienić. Ja nie krążę, no. Chyba szliśmy tędy. Może trzeba było... Dobra, wej. Zatrzymujemy się, no. Ach. Zapalaj. Come on, come on.
Pięknie, bo It worked. chyba rzeczywiście chce ci się bardzo pić. A, z patyków trochę mamy. Okej, czy to mi wystarczy, żeby mi było ciepło? Wodę. A, na patelni. Tylko co pimy? Mamy tabletki. A, zróbmy jeszcze więcej, co będziemy tam. O, właśnie, mogłem się. No dobra, to zjedzmy to. Zawsze te jakieś punkty umiejętności gotowania pójdą doświadczenie w gotowaniu. No i co, no jak my teraz mamy to szukać? Nic nie widać. Świetnie. Idealnie. Okej, okay, jest nam ciepło. Super. Nie tam dzień. No. Dlaczego mi to zrobiło? Ja potrzebuję tutaj mieć taką pogodę. Nie. Wiem, że uruchomiłam tą opowieść, ale. Mnie no potrzeba, bo może dlatego się tak często pojawia. Żebyśmy mogli znaleźć te kapsuły, no ale ja nie chcę. Chyba, że tam broń jakąś można znaleźć. W sumie można, ale jak tutaj grałam sobie Signal Void, to tam były takie rzeczy, które nam raczej teraz się nie przydadzą. Broń jakąś też mamy. Z łuku będziemy mogli się troszkę przestawić. No, już. To tak się ogrzewamy minimalnie. Tak, żeby nas nie zabierało zdrowia. Jedz. Tak, chciałabym to zjeść. Tak, mamy ogrzanie. Jak tam ta woda? O, zabierz, zabierz, zabierz. To jeszcze będzie się długo robić to. Jeszcze raz, to garnka też, tylko nie tak dużo, wystarczy litr. Byśmy tutaj godzinami nie stali. A ciekawe, czy da się wypić taką wodę? Nie. W sumie się da, chyba można. To już jest świadomy wybór. Znaczy, jak to mieć czerwonkę, czy nie? Jeszcze we mgle użyjemy tutaj tego. Ja jej lubię używać. Jak się zepsują, to można wyrzucić. To niczego. Okej. Okay. Muzyka. Dobra. Dobrze. Jakieś wzorze czy coś. A tu przecież jeszcze dzień jest. No ja nie chcę się tutaj za bardzo oddalać, bo wiecie, jak ja to mgła i ja to nie jest dobre połączenie. Że trzeba było iść tam w górę, obok tych dębów. Rządzę sobie tutaj. O, igierusz. Pomogę też jeszcze żołędzie. No tak. No to żołędzie też dość długo się robi. No bo ty się w ogóle nic nie ogrzewasz, no. To jeszcze raz 10 minut. 10 minut jednego żołędzia. Aż się długo. Dobra, jeszcze raz to prawie mi się zagotuje. Chociaż tu ja mogę zabrać. Może z pochodnią pochodzimy. Jeszcze? 1 minut. To jeszcze jednego żołędzia. Ale nie tak. Możemy pochodnie też zrobić. W sumie mam tam paliwa. O, już się zrobiła, dobra. O, my prawie żołędzie mamy. Gotowania. Dobra, to wody już mam pełno. I hipotermia wyleczona, nie? Ale świetnie. Musiałbym tutaj dołożyć więcej, żeby iść pochodnią. Byłoby nam cieplej. A dobra, patyki to się znajdzie. Dobra, rady nie będziemy używać. Weźmy troszkę pochodni. Przynajmniej nam jest cieplej. Szybciej się ogrzewamy. Może jeszcze jednego żołędzia zróbmy. To zawsze nieśmieszne trochę, że można z węgla sobie takie patyczki pochodnie porobić. Akurat teraz dałam patyki, no ale
Nie zawsze. Je daję, dobra. To niedźwiedź jest tutaj? Nie wiem, ale bardzo te odgłosy tej mgły są podobne do niedźwiedzi. Ja zawsze myślę, że tu jakiś niedźwiedź idzie w moją stronę. Dobra, no ja już nie wiem, gdzie jestem. Znowu. Nic nowego. No nic, może tutaj pobłądzi. Może znajdę jeszcze to miejsce, gdzie tam muszę było w górę iść. Okej, a tu się to skończyło już. A, taka rzeka jest, takie jeziorko małe. Dobra, tam kła to nie w porę. W ogóle przyszło. Tu jakieś skały, to może jakoś tędy. No, widzisz? Tutaj nie ma nic. Żeby było jakieś przejście, bo wygląda jakby... O, tutaj można było wyjść i... Gdzieś dalej, no ale... Może tam jakoś jest. Nie czekaj. Ogień w kasie. No bo tu się rysuje jakaś ścieżka, ale nie wiem co tam było dalej, jakbym w górę poszła. Tu się da wyspinać jakoś. Nie można. To by nie było. O. Chyba nie bardzo. Tu nie ma za bardzo gdzie iść dalej. Raczej nie. To takie tylko. Z górze można polowanie na łosie. Dlaczego? Dlaczego to tak się stało? Sporo drewna. Tam nie, tam nic nie ma. Tylko jakieś góry, może tędy? Chyba się może bardziej porozglądać, no ale nie spodziewałam się, że mi się pojawi akurat. O nie wiem, czy znowu dojdę do tej drogi? Oby nie. Ja tutaj będę przejście, ale tak jakbym znalazła, to znowu bym nie wiedziała za bardzo, jak się kierować. No jak przypadkiem dojdziemy. Okej, tu były takie. No to jest to samo miejsce. Chodziliśmy tu. Tu są jakieś ścieżki. O nie wiem, ale... Chciałbym poczekać, aż to się skończy. To jesteśmy już tak jakby wyżej, czy znowu schodzimy w dół? Będę szukać tutaj gdzieś wyżej, bo tam powinniśmy się kierować w górę. Znowu tu będzie ta droga. O, ukryte, ukryte. Ach, o co tam mgła. Szukać we mgle przejścia to nie jest za dobre. Okej, znowu gdzieś schodzę, ja nie wiem. Mogę błądzić w kółko. Nie widzę tu żadnego przejścia. Okej, znowu mamy. Ale to jest chyba inna, może to samo. Było tam takie. Dobra, to na pewno będę wiedzieć, że tędy szłam. Pochodnia zawsze jest dobry znak. Albo i nie. Ale we mgle wszystko wygląda inaczej. Tu jest moje ognisko. O, dlaczego mi tak zrobiło? Gdzieś w którymś drzewie nie ma mojego ogniska. Wygląda całkiem podobnie. Znowu są te gałęzie. Pomocy, dlaczego?
Nie mogę tego znaleźć. Okej, tu jest coś w górę, to idziemy. Ja wiem, gonimy znowu w mgle. Szukając jakiegoś przejścia, które miało być skrótem. Ale tutaj poświęcimy sporo czasu na to. Okej, to chyba raczej nie ma żadnego przejścia, to nie? Chociaż... Może tu się zmieścimy. Ale chyba nie. Nie tutaj. Myślałam, że może takie wąskie przejście by się znalazło, ale jednak nie. O, błądzenie trochę. Okej, czy znowu tu jest ten łuk? Za dużo biegam. Stresuję się tą mgłą. Wszystko mi popsuło znowu. Całym naszym obciążeniem. No, mogłam w sumie zostawić ten gitar, żeby krążyć. No i znowu. Ach. Dobra, to ja idę się przesłać tutaj do tego baraku, bo on będzie niedaleko. Ja nic nie zrobię w tej mgle. Ja potrzebuję mieć piękną pogodę, nie żeby mi się nagle zrobiło nie ciemno, bo nie jest ciemno, ale mało widocznie. To może jednak nie trafiłam za dobrze w to miejsce. Tam musi być coś więcej. Ale pierwsza próba nie udana, bo niestety popsuła mi się pogoda. Zaczynało się dobrze. Jak zwykle. Widocznie mam go nie znać jeszcze tego przejścia. Musimy być uparci chyba. Co nie, Will, ty jesteś uparty. Tak mówiłeś zawsze. Bo gra oczywiście nie będzie nam tutaj tego ułatwiać, żeby sobie znaleźć przejście. O nie. Nie ma. Tak, jeśli pójdę ten, to będzie dobrze, tylko teraz pewnie już są wilki. Już nam jest bardzo ciężko. Znowu nam zimno. -4, no nie jest źle. Jeszcze 4 stopnie musimy Will tutaj w ubraniach. No może ja bym miała naprawione. Bym już miała. Nie było mi tak zimno. I ubrania są raczej w złym stanie. Okej. No i tyle z naszego przejścia, no. No ja nie widzę tego. Gdybym miała szukać to we mgle. Na pewno się nie uda. Nie jest łatwo trafić. No chyba, że w odwrotnej... odwrotną stroną pójdziemy. Czyli tam, gdzie powinniśmy wyjść. Bo ja wiem, w którym miejscu już się wychodzi. Tylko nie wiem, w którym miejscu natrafić na tą ścieżkę. Tobie też tam ciężko jest. Ja kiedyś tam próbowałam, ale nie udało mi się tam wskoczyć na tą półkę. To jest zaraz przy wejściu. Teraz tam wskoczy się w dół i już jest przejście do tej drugiej strefy przejściowej takiej. Krawędź przesiadkowa, chyba coś takiego. Gdzie jest to w ogóle? Nie powinien być jakiś zakręt. Coś mi się tutaj wydłużyła chyba ta droga. Nie, teraz będzie, dobra. Okej, a wilczki też są? Może też będziemy zbierać dalej. Bym musiała sobie tą ścieżkę chyba zaznaczyć farbą, żeby znaleźć. No nie wiem, tam mgła to troszkę. I tutaj taki jakby ktoś szedł po prostu. Jakieś zwierzę, które raczej ludzi nie spotkamy. Poza nami tu nie ma nikogo żywego. Tutaj jest ten domek. Czy tam coś jest?
jakiś płot. Dobra, to przy tym płocie zaraz był barak. No może gdzieś tutaj trzeba iść, ale nie, bo powinno być tam gdzieś oprócz nitka. No ale dobra. Pogoda nam nie sprzyja na takie poszukiwania. O, hej, panie króliczku. Nie trafiłam, no niestety. Ale to nic, nie będziemy się poddawać. Już trzeba będzie to znaleźć. To mogłam sama pochodzić. Nie musiała, ale liczyłam, że może mi się uda. No ale się przeliczyłam. Dobra. Mamy śpiwór. Tu nie widzę żadnego łóżka. I potrzebuję jeszcze zrobić sobie wodę, to może to zrobię. A nie, przecież mam chyba wodę. Gotowałam przecież. Pełno wody mam. No właśnie. Okej. Okay. Może będzie zorza. Zorze mogę też posprawdzać. No szkoda, że mi się tu zmarnuje ten ogień. Chyba przeszukiwałam, bo widzę, że otwierane. Tutaj też zajrzałam. Dobra. Może się nie spali to. Będzie przynajmniej cieplej. Może być 8. Chyba to nie byliśmy ranni. Jeżeli bezsenność znowu dostanę. Albo może mi się wyleczy, bo w sumie mieliśmy. No właśnie. Jest dużo, tak? W sumie dobrze. Niedobrze. Będzie przynajmniej coś widać. Opuśćmy. Zobaczmy, to strasznie ciemno jest jednak. Możemy z latarką chodzić. To nie. Chodźmy, idziemy szukać dalej. Jak nie znajdziemy, to się wytnie. Wiem, że teraz bym miała bliżej już nawet tam iść, ale my musimy tu obczaić, gdzie to jest na przyszłość. Jeszcze tu nieraz zajdziemy. A jak chcecie, żebym była na intruzie, to ja muszę znaleźć takie ścieżki szybsze. Okej, okay, wyjdziesz tu na ten murek, Will? No to na tym najtrudniejszym to nie jest łatwo. Te wieki są bardzo trudne. Ale też jest ich mniej niż tutaj na tym poziomie. Czekaj, 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 czekaj. Tu coś. Jakbyś się mi rysowała jakaś ścieżka. Może to tędy. Może chciałam tutaj za szybko. Za szybko może chciałam iść. I tu jest tak bliżej to wejście. No, może i nie. Kto tam jest? Tu jest jakaś skarpa, ale to raczej nie tutaj. Będzie jeszcze tam daleko, więc na tę drogę. No właśnie, to musi być dużo wcześniej. Też pełno żołędzi jest do zbierania. Ciekawe, ile utrzymuje się ta latarka. No, tak w północ, powiedzmy, troszkę przed. Zorza w pełnym rozkwicie. No dobra, to jakieś skarby chodzimy. No tak, no wracam się, nie tutaj. Nie ma nic za bardzo. Idziemy tam. Może chwycimy się tej ściany jakoś tutaj tego śniegu. Spokojnie, spokojnie. Żadnych mi tutaj dźwignięć nie potrzeba. Spokojnie. Tak, dobrze, już poskakałeś. Okej. Mam nadzieję, że to jest druga próba. Druga próba znalezienia tego przejścia. I w sumie mamy też pewnie jakieś połączenie z. A nie, bo tam wykończyło to jezioro, tylko takie jeziorko było z tymi połamanymi drzewami.
Dobra, tu już szliśmy. Tu będzie ten taki ładny łuczek, tak? Nie wiem, czy tu wilki będą. Możemy się też bronić. No właśnie, nie tak. Prawie się robi, tak? Okej. Okay. Pomigałam. Coś mocno to światło. Powinno oślepiać. No i znowu tu jestem już chyba czwarty raz przechodzę obok tego samego przejścia. Stawia się nam jakaś taka nie lupa, a lornetka, by patrzeć z daleka, czy coś tam się rysuje, jakaś droga, czy nie, ale dość ukryta jest, nie powiem. Musi coś być łyżą. Ja tutaj mam ten ogień, co ja tu byłam. Powinno być tutaj za tym drzewem. Czy nie? Tam troszkę dalej. To w ogóle nie jest to miejsce, gdzie paliłam ogień. Tam patrzyliśmy, to nic nie było. Wy pewnie już wiecie, gdzie to jest. Ja tylko tak błądzę. Ale znalezienie takiego sekretu to nie jest prosta sprawa. Ja tutaj przyjmę nadzieję, że im się uda. Nie zginiemy przy tym. Nie Will. Mam nadzieję, że zapamiętam drogę i będę już pamiętać, że będzie można się przedrzeć. Będę w sumie omijać tamten domek, no ale zawsze można tam podejść też. Okej, to tu jest dopiero. Tutaj paliłam ognisko. Dobra, czy tu jakieś połączenia widać nade mną? Nie. No powinnam chyba się kierować tam coś. Może tu będzie. Nie wiem, czego wypatrywać, czy jakiś lin. Mam nadzieję, że nie ma lin. To nie będzie dla nas dobre. Ja nie chcę porzucać moich skór, to nie po to tu przyszłam. Nie po to tyle walczyłam z tymi wszystkimi zwierzętami, żeby teraz to porzucać. No nie, na pewno nie. Okej, tu było jakieś takie... Jakiś kamarek. Ale chyba nigdzie nie będzie prowadzić. Tu jest tylko takie kolejne przejście. No tu nic nie żyje w ogóle. Nawet wilki w zorze nie przychodzą. Okej, czy tu coś będzie? Nie wygląda. Tam jakieś powalone, tam raczej nie widzimy. Chociaż... I może tu się coś rysuje, nie wiem. Gdzie my mamy to znaleźć w ogóle? Nic nie wygląda na to, żeby było. Może to nie tutaj jest. No więc muszę macać ściany i patrzeć, bo... No nie znam tej okolicy tu. Nie byłam. Może kiedyś, jak tam... Chyba wydaje mi się, że kiedyś schodziłam tutaj w dół, tam tą ścieżką, co jest, ale... może tam coś będzie? Wygląda coś możliwe przejścia. Tam zbiera też patyki, bo znowu się mi robi zimno. No właśnie, ja już to widzę, że tam coś spada. Chociaż nie najgorzej. W zorze to jest zawsze w miarę ciepło, jak... No chyba, że jest wiatr, no to wtedy gorzej. Wiatr to zawsze... nam tutaj daje więcej... zimna. Dobra, tu może coś znajdziemy, tu. Może tam jakoś przejdziemy, ja nie wiem. Za bardzo. Kasło. Będzie ciemno, nic nie będzie się chyba widać za bardzo. Ja nie mam drugiej lampki, żeby podświecić. Chyba, że tam na paliwo, ale... O nie, Will, ty jeszcze chcesz coś zjeść? No niemożliwe. Już mi tak spadło. To cały dzień szukamy i dalej nic. Gdzieś wychodzę i pewnie znowu na lotnisko trafię.
Nie. Dlaczego tak? Co to jest takie ukryte, no? Jak to znaleźć? So cold. Just gonna lay down for a bit. No jasne, Will. Pewnie. Tylko nie radzę tutaj. Odginiemy. Gdzie to wyszłam? Ale tu by się rysowała jakaś ścieżka. Może zakręci w górę teraz jakoś. Zobaczymy zaraz, gdzie to jest. Czy jakieś miejsce Polaroidu? Chociaż taki byłby sukces tutaj naszych podróży. Okej, gdzieś tu wyszłam. Obok lotniska. Świetnie. Dalej tego nie ma. Aha. Dobra. Weszliśmy na tyły. No i... To niedobrze. Dalej nie znalazłam. Może... Ale nic tam nie było. Ja nie wiem, co to jest. To bym się chyba zobaczyć gdzieś na internetach. Okej, może tam gdzieś coś znajdziemy. Fajnie by było. Będziemy szukać, aż znajdę. Nieważne. Coś tu się musi zrobić. A tutaj mogłabym na chwilę iść do lotniska. Uuu, zobaczcie jak ładnie. Jak świątecznie. Jak bombki na choince, znaczy lampki na choince. Idziemy tu. Świecę trochę. O, wzorzec tak średnio tutaj słychać. Coś idzie. No dobra, coś tutaj. To by było dość daleko, to przejście. Tam za chwilę dojdziemy do... Już, ty jeszcze. To ja powinnam tutaj znaleźć. No nie wiem, no... Pobadałam już tę skałę tutaj, ale dalej nic. Jak oni to ukryli? No nieźle, nieźle ukryte. Nieźle ukryte. Ja do bunkra dojdę. Ciekawe czy... Zobaczmy. Myślę, że tu już powinnam chwycić zasięg do bunkra, ale... No dobrze, nie pojawia się, dobrze. Ten przejście nie da się odkryć. Grzybki na herbatę. No wiem, a o przejściu tajemnym, sekretnym to nie myślisz? Jakbyś pomyślał, może być się taki jakiś tutaj, jak mają w innych krach. Taki tryb detektywa czy coś. Okej, może tędy? No nie wiem. Ale to jest droga do bunkra. Nie wiem, do bunkier gdzieś w tamtą stronę. Okej. Tam jakieś nie mam, ale pozbierajmy jeszcze. O, czy one były takie osypane śniegiem? To mi się tylko wydawało. Może to, to gdzieś tu. Może jakieś miejsce z Polaroidem, na ciastko jakieś. Przynajmniej tylko proszę nie zatrucia, dostaję. Nie dostał zatrucia, świetnie. Okej, okay, dalej mamy. Może weź latarkę, bo... Tym przynajmniej lepiej... Mam tutaj coś widać, dobra. Zabieramy. Chodź, chodź, chodź. Musisz tutaj znaleźć to przejście. O, może coś tu jest, a może nic. Wygląda jakby mi się już kończyło, ale nie. To podejdź gdzieś dalej, dobra. Może to tutaj. Okej. Udało mi się? Czy mi się udało to znaleźć? Hmm.
Nie wiem gdzie, ale chyba tutaj nie byłam. A pewnie się tylko wydaje, może byłam. Nie, tu jest tyle ścieżek wszystkiego. Okej. Okay. Mamy drogę gdzieś. To musi gdzieś prowadzić, na pewno. O, ho, ho. Rozpalimy ognisko. Dlaczego nie mogę? Jak to silny wiatr? Skąd to silny wiatr? Dlaczego tu jest silny wiatr? Tu? Skąd wieje w ogóle? Nie widzę, żeby tu wiało coś. Z której strony ja to mam schować? Tu? Z tej strony nie wieje. Okej. Okay. Wokół drzewa. To musi być gdzieś tutaj miejsce. Nie może z każdej strony wiać. Wiem, dlaczego tu jest taki silny wiatr. Ja się boję rysować. No być może jest to właśnie z tego miejsca na pewno, bo było takie na zdjęciu. No nieźle, Will. Czy ty tu zginiesz, jak to narysujesz? Aha. Nie można. A to świetnie. Gdzie mam lampkę światła? Idziemy dalej. Nie odkryjemy, no szkoda. Takie nasze szczęście. Pochodzisz, Will? Co to jest tutaj? Musimy to ognisko zrobić, ale jakiś silny wiatr gdzieś. Może to jakaś jaskinia będzie. Oho, zaczyna padać śnieg. Nie, proszę, nie, proszę, nie zasłaniać mi śnieżycą. Nie. Chyba, że tu jest takie proste przejście. Wiecie, będzie ci lepiej widzieć. Nie wiem, czy trzeba się kierować, ale wygląda jakby gdzieś tutaj. Może tu do jaskini. No w sumie też może być, no zawsze coś odkryjemy. To ja bym chciała to przejście znaleźć. Tu będę mogła się zatrzymać. Tu wygląda jak ja. No właśnie, tu wygląda na dobre miejsce, takie osłonięte, chociaż nie, może nie. Nie wiem, czy się zatrzymywać, bo widzę, że śnieg pada i zorza się skończyła, ale to może... No nie, Will. No nie mów, że to znowu wyszliśmy na to jezioro. Też nie, no wysoko wchodziliśmy. To musi być jakoś to przejście tutaj. Aż właśnie ci spadnie i będziemy... O, part wysłychać. Dobra, pojedźmy coś. Jakoś przeszło przez żołądek niepostrzeżenie. Okej, okay. Dobrze. Dobrze się wyczuję po tym wszystkim. Okej. Okay. No idziemy, idziemy, bo... W sumie zorza niby się skończyła, ale... O, oświetlę to normalne. Mogę też flary użyć. Dlaczego tak mało? Gdzieś tu słyszałam pardwy, ale w takich ciemnościach to będzie ciężko. Cały dzień spędziłam tutaj na szukaniu tego przejścia i w sumie nie wiem, czy już znalazłam. To po prostu gdzieś prowadzi mnie tak znowu do tego jeziora. Coś leży też. Było mnie tu na pewno. Ktoś też się zgubił, szukał przejścia. O, są partwy. Gdzie mnie filmy porobiły? O, z rewolweru to mi pouciekają. A bo jestem... No tak, to jeszcze nie ten poziom. Okay.
Ach. Wszystkie uciekły. Jeszcze coś zostało. No niestety, nie udało się je trafić. Dobra, zabierzmy twoje światło. Jeszcze coś ciekawego może znajdziemy. O, proszę bardzo. Tego to by się nie spodziewała tutaj coś znaleźć. O, dziękuję bardzo. Przyda się. Dobra, uje, zabieraj. Sprawdzę tutaj. No bo tam coś było. Tam jest jakieś urwisko. My przyszliśmy sami, tak? To się zgadzało i tu jest jakieś przejście. Może tu trzeba spaść. Ale tam były jakieś dęby, tu nie widzę żadnych dębów. Okej, tu jest jeszcze jakieś przejście chyba dalej. Tu się da przejść, tu jest taki tylko wąwóz i można spaść sobie. Nie, można przejść. Ale chyba tylko w jedną stronę, nie wiem. Jeszcze sprawdzę tamtą stronę. Bo tu wygląda, że nie wrócimy się. Chyba, że może się da. Ale to mnie ciekawi jeszcze, co tam znajdziemy. Mówię, znowu jesteś taki zmarnięty. Ja nie mam kawy, mogę sobie kawę przykrzeć, no. Ale tak ja zginę. Nie widzę tutaj dobrego miejsca, no. Przedtem mieliśmy wiatr. To się nie dało. Farby niestety uciekły. I... Tyle z naszego polowania. No, mogłabym zrobić rosołek. Zawsze to by mi podskoczyło gotowanie. I byśmy mogli ulepszyć jakiś piwór. No ale niestety... Moją cennością dzisiaj nie jest najlepiej. No, okej, gdzie to taki? Może być też tutaj. Zobaczymy. Czy gdzieś prowadzi, czy nie. Chociaż chyba kierunek powinien się bardziej tam zgadzać. Ale to też mnie ciekawi, gdzie to zajdziemy. Może jakaś jaskinia by była. Ja bym bardzo chciała, ja bym się zgadzała na taką rzecz tutaj. Jak najbardziej. Okej, czy tu jakieś... No dobra, jest jeszcze zejście. Chyba tylko wiatr. Jeszcze mamy... Czy jest jakaś ścieżka? Czy to nie idę z powrotem? Może jakieś odgałęzienie? Nie wiem. Zobaczymy, czy tam... Żeby tylko się nie wróciła znowu. Ale dobra, czyli to gdzieś jest zaraz za hangarem to przejście. Przynajmniej do Polaroidu. Gdzie to jestem? Gdzie to jestem, Will? Jaskinia, proszę, jaskinia, proszę. Nie widać znowu. Wiecie, ja nie poszłam w tamtą stronę. I tu jest zejście w tych pnączach. To jest takie kółko. Nie wygląda to. Trzeba błądzić, Will. Cóż, no, cię nie zna. Może trzeba było jednak tam iść, no ale... Nie no, chyba się wracamy, to nie? No właśnie. Idziemy z powrotem. Coś mi się tak wydawało, że idziemy. No to dobra, czyli tu mamy albo w tom, albo w tom. Ale... Znowu... Mówię, za które się zataczamy. Dlaczego tu nie ma żadnej jaskini? To się tu nikt nie wybiera za bardzo. W te strony idziemy, po swoich śladach zbieramy patyki. Żeby nie zginąć. Ja tu nie widzę żadnego miejsca do spania. To gorsze, za chwilę mi zgaśnie i lampka.
przypominasz, co to było. Co to za dziwny dźwięk? Never felt so cold in my life. O nie! Hipotermię dostałam. O nie, Will. O, już w ogóle teraz będzie kiepsko. No tak, świetnie. Too tired to think straight. No właśnie. Okej, to ja mam jakiś węgiel. Idę się tutaj zatrzymać. Mam jakąś taką nękę trochę. O nie, hipotermia. Nie, Will, co ja tu narobiłam? No to pięknie, nasza pierwsza hipotermia. Och, cały dzień tu chodzę i szukam tego przejścia i w końcu zamarzłam. Oj, teraz, Will, teraz. Nie będziesz mógł tego zrobić. Dobra, ja ci to pomogę. Nie ma już na nic innego. Fire's life out here. No właśnie. Mogę to zrobić wcześniej. Czy ja będę potrzebować tego węgla? Pewnie tak. No i pięknie, Will. Pięknie. Chowamy. Trzeba było zrobić sobie herbatki. Oj, kawa też nam będzie potrzebna. W termosie na pewno. A tutaj też chyba była jedna, którą trzeba zrobić. O nie, nie jest dobrze. Teraz wyrzuciam. Dobra. Przygotuję też tą. No i dobra, jesteśmy gdzieś w górach, nie wiadomo gdzie. Szukając przejścia. Daleko mamy wszędzie. I kończy mi się też światło. Gdzie mam coś jeszcze paliwa? No tak, załadowana jestem po brzegi skórami. Tu mam coś troszkę, jeszcze jest. To schowaj ją. To by się ugotowało. Dobra, potrzebujemy kawy, to się ugrzałeś już, dobra. Napijemy się, ale zanim gdzie się ruszę, to już mi pewnie spadnie. Nie, dobrze, Will, przyjść spać. W sumie tego nie pić. O nie, co teraz, Will, co teraz? Godzinę spać. Mogę umrzeć, jeśli już śnieżyca się pojawi. Jedenasty dzień, matko, matko. Ja już nie mam... ile będzie ta hipotermia trwać? No nie ma szans, żebym tu przetrwała tyle. Pijmy jeszcze godzinę. Czekajcie, czy ja mam... wstrzykiwacza mogę używać na przykład. Gdzie mam wstrzykiwacz? Mam jeden. Możemy też tego użyć. Jeśli będzie źle. Bo zdrowie mi tu będzie zasuwać. Bardzo szybko. Dobra, weźmy troszkę pochodni. Feels like something is sapping my energy. O, ciekawe co, Will. Ciekawe co. Dobra, zbieram wszystko. Jeszcze tam jakaś pochodnia będzie, jeszcze jedna, dobra. Akurat idealnie wybrałeś takie, Will, dobre. Nieważne. Mam jeszcze kawę, ale zobaczcie moje zdrowie. Tak to się kończy. Jak się nie pije herbatek. Nie. Mogłam zobaczyć, czy to już jest blisko tego ryzyka. No, możemy wstrzykiwacza użyć i tego napoju. Zawsze to jakiś czas nam tutaj pomoże. Dobra, ja idę obadać tamto przejście, bo to musi gdzieś prowadzić. Może to jest właśnie to sekretne.
Okej, czyli będzie trzeba pamiętać, że to jest tam, gdzie Polaroid. O ile przeżyję. Zbieraj patyki, zbieraj patyki. To jest życie nasze. No. I'm so tired. I could just lay down right here. Wiem, wiem. To wypijmy. Mogę tutaj stąd? I to. Niech się po coś przyda w końcu. Nie będziemy tracić zdrowia. Okej. Okej. To raczej w jedną stronę droga. Ale o to chodzi, to wystarczy. Nie, w sumie nie. Ale możemy tak wracać w sumie. Może tak być. Nie, proszę, jeszcze to. Ten gęsty śnieg. Ja nic nie widziała teraz w ogóle. Ech. Tu tędy. Pewnie dzień się robi, no właśnie. W ogóle nie spaliśmy nic. To się dziwi, no. Chciałam znaleźć to przejście. Możemy przypłacić to życiem. Nie, dobrze. Nie, Will, nie umieraj mi. Wypijemy wszystko, co mamy. Mam nadzieję, że tędy się idzie, bo... Nie wiem. No nie wygląda, żeby tu coś było. Gdzie teraz? O nie. My tu nie mamy czasu na to. Co ja ci zrobiłam? Ja tu mam teraz iść. Nic nie wygląda, żeby tu było jakieś przejście gdzieś. Takie ukryte znowu. No jest jeszcze sporo tych pochodni. Gorzej z naszym zmęczeniem. Spada jak szalone. Okej, może tutaj? Jest jakaś dziura, żeby wpaść tylko. Dobra. Może być i tutaj. Tu są jakieś łącza, widzę. No to tylko załatwimy jak zawsze. A je. A je wyszło. To musi być dobra droga. Dobra. Bo się nie zataczaj, bo tam nie pomoże tutaj przechodzić przez takie rzeczy. Okay. Jeszcze się nie ciesz. O nie. Nie, nie mówcie, że to znowu jakieś jeziora. Nie. Ach, ból głowy. O matko, no gdzie ja jestem? Znowu wróciłam się. Czy ja jestem w dobrym miejscu? No ale spacerowałam tędy. Tu jest moje ognisko. Nie, 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 bo wszystko byś chciał teraz. Nie wymyślaj już. Bo jeśli to nie jest tą stronę, to jest bardzo źle. Nie, panie króliczku. Panie króliczku, ubieramy. Coraz gorzej. Przyjmę kawę. Kawa nie jest za mało. Użyjemy tego. Okej, tu są jakieś grzybki. Może jednak nie jest to miejsce. No nie wiem. Nie wiem. Ja już nie wiem. Jakieś dęby. Ale tam nie było króliczków, to na pewno. Okej, mniejsze zmęczenie. Okej, dopóki nam nie jest zimno, to nie jest najgorzej. Przejście życia. Oj, wyleczyło ci ból głowy strasznie szybko. Gdzie ja jestem? Will. Trzeba było iść drogą, byłoby dużo szybciej i byśmy chyba byli zdrowsi. Jest jakaś jaskinia.
Czekajcie, tu jest to przejście teraz. I jak tu się wchodzi później? Need to find some place to escape this cold. Okej, tędy. I czy tu jest wyjście z tego? No to wygląda jak to miejsce. Nie, proszę, żadnego wiatru. Nie, nie może nam być zimno. Czy tu jest przejście z, wyjście z lotniska, czy nie? Chyba nie. Ja idę w złą stronę? Nie. Chyba nie. To się wychodzi, tak. Dobra, znalazłam skrót. Ale jest nam strasznie zimno. Może tu będzie cieplej. O nie, 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 nie może nam być zimno. Nie, proszę nas tutaj. Will. Nie tak. I to. Uciekamy stąd szybko. Nie umrzemy. Nie ma szans. Nie damy się. Tu zaraz jest ten domek. Tam jest ciepło. O, ale no, jak nie Will. Nie, będziemy się zataczać. Ja nie mam nic ciepłego teraz. No. Will. Za to, kiedy mamy taką kryzysową sytuację. To jest ten nasz domek. Ile mamy jeszcze czasu? Tej tędy. Na skróty. Na skróty, Will. Biegnij. Wiem, że jest ciężko. O nie, 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 nie. Proszę, nie. Ja nie mogę umrzeć. Will, musimy dojść do tego domku. Nie zabijecie nas. Nie. Ja znalazłam skrót. Nie mogę zginąć. Biegnij, Will. Jeszcze kawałek mamy do domku. Nie, nie zabijecie nas. Jeszcze jest wstrzykiwacz. Chyba trzeba będzie. Dobra, Will, bierzemy wstrzykiwacz. Nie doszłabym chyba. Och, matko. Och, jesteśmy. Bezpiecznie. O matko. To za podróż, Will. Zaczynajemy się. A to wszystko się tam inne przejdzie. Jedzenie jeszcze możemy. To nie rób sobie zatrucia, proszę. No tak, tu nie miałam, nie zostawiłam żadnego jedzenia. Dobra. Żyjemy. Użyłam wszystkiego, co się dało, Will. Teraz nie możemy ryzykować tak bardzo. Dobra, idę spać, pójdę w nocy. Przeżyliśmy. Dobra, to będzie wszystko. Jak widzicie, żyjemy. Użyłam wstrzykiwaczy i tego wszystkiego. No było bardzo źle. Hipotermia to jednak nie ma z tym żartu. Jeszcze 8 godzin, to ja tutaj poczytam, myślę. Na następny, bo jest teraz noc, będzie, to ja to sobie poczytam, nagotuję czegoś. Spędzę ten dzień, żeby tą hipotermię tutaj, żeby się jej pozbyć. O matko! Było tak, zaczynało się tak spokojnie, no nie? Ale ledwo już bym zginęła, no. Nie doszłabym raczej bez tego wstrzykiwacza, który nas uratował. O, chacko. Nie zdarzyło mi się jeszcze taka sytuacja tutaj.